Wiele osób zastanawia się, jak przyrządzić sobie śniadanie, obiad, kolację, jak tutaj żyć, żeby żyć spokojnie, w zasadzie znikąd normalnych informacji nikt za darmo tak nie podaje. Próbujemy to zmienić. Kwadrans z grubasem, jedziemy z tematem. A zatem chciałem Wam powiedzieć, że dzisiaj zademonstruję Wam, w jaki sposób możecie sobie podczas Waszej pauzy zrobić jedzonko, które może ładnie wyglądać, dobrze smakować i na pewno jest dla naszego ciała pożyteczne. Więc nie obwijajmy w bawełnę, jak robak w kokon się obwija. Jedziemy z tematem, zapraszam Was na krótki film, chyba 7-8 minut. Mam nadzieję, że tyle wytrzymacie. Życzę Wam smacznego. Spróbujcie to zrobić w domu. Uda się Wam zrobić to w trasie. Zapraszam Was. Kwadrans z grubasem, jedziemy z tematem. Trzymajcie się moje grubaski, ekipo. Hej! Witajcie, ekipo, w kwadransie z grubasem. Dzisiaj grubas dla Was zademonstruje, jak można sobie szybko zrobić śniadanie w bardzo prosty sposób. Po co się rozpisywać, po co to omawiać, jak można pokazać, tak? I nawet będziecie bardziej chyba, myślę, z tego zadowoleni. Postaram się, żeby to było w miarę sprawnie i apetycznie. Kwadrans z grubasem, no to lecimy z tematem. Dzisiaj na śniadanko wykorzystamy kilka pomidorków. Wykorzystamy mozzarellę. Wykorzystamy tuńczyk, tak, majonez, awokado, jajko gotowane i tutaj mamy takie, jakbym to powiedział, takie zieleninę, taką zieleninę, można to kupić chyba w Lidlu, przepraszam, to jest kupione w EDC. Mozzarellę proponuję Wam, żebyście brali z Lidla, z naszego polskiego Lidla, a resztę kto jak woli. Awokado gdzieś tam zostało kupione na promocji. I tak, no cóż, lecimy z tematem, tak? Zabieramy się za posiekane tutaj warzywka. One wyglądają tak mniej więcej, gdyby to rzucić tak na talerz. Dobra, można by było to zjeść. Więc coś trzeba zrobić, żeby to poszatkować troszkę, tak? Albo poszatkować to nożem, albo użyć takiego urządzenia. Ja tutaj mam taką szatkownicę. O, czerwona kapusta. Aj, chyba źle to zrobiłem. O, to tam musi siedzieć. O, to chyba za dużo. To jest urządzenie takie, to fala. Nic mi Tefal za to nie płaci, że o tym mówię. Chcecie drobno, to można więcej razy to zrobić. Cyk. To wygląda tak. Chyba drobniej zrobimy jeszcze. Coś mi się wydaje. Ale to dobra. Żeby tego śniadania nie było za dużo. Żeby nie było za dużo roboty, to pędzimy z wiatrem, bo przerwy dla kierowców są krótkie, więc trzeba się streszczać. Tak, posiekamy troszkę, żeby to było sprawniej. O, tak, ciach, przykrywamy. I to wygląda już tak, posiekane. No, dosyć elegancko. Zobaczcie. A teraz wrzucimy kilka pomidorków kolorowych, żeby było kolorowo, tak? Do pomidorków szybko bierzemy jajeczko. Ciach, 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 ciach. Nie ma tutaj przygotowanego nic za sceną kamery, za plecami, że tak powiem, tylko jedziemy
na bieżąco. Obieramy, no, obierać każdy jajko potrafi. Mi się to udało tak, jak się udało. Czyli nie udało się tak, jakbym chciał. Cyk. I myślę, że cyk, zamykamy. O. Wygląda to mniej więcej tak. Elegancjo. Cyk. Na to jedno pomieszczenie nie wyleciało to tak, jakbym chciał, ale nie przejmujmy się tym. Proszę. To się wszystko wyczyści. Mówiłem o tuńczyku. Tuńczyk jest odsączony. Usuwamy wieczko, żeby się nie skaleczyć. Ja mam tendencję do kaleczenia się, więc nie chciałbym tego przerabiać znowu. O! Elegancko. Voilà. Zakładamy. Nie zauważyliście, nie? Jaki szybki Bill. Ja też nie zauważyłem. Proszę bardzo. O tym zapomniałem. Panie Mariuszu, zapomniałem o tym. Dobrze, ja wiem. Jeszcze coś tam nie zatrybiło. Nie zatrybiło. To ma zatrybić. Teraz zatrybiło. Tak, tak. Teraz trzeba by było do tego dodać awokado. I tak zrobimy. Przekroić na pół. Wiecie o tym, że tam w środku pestka, bo niektórzy nie wiedzieli. Ja kiedyś też nie wiedziałem, dopóki tam nie zajrzałem. Voilà, w środku wygląda tak. Potrzebujemy właśnie to. O, łoto, to. O, właśnie. Właśnie. Cyk. Cyk, pyk, fuch. Tą pestkę trzeba z drugiej połowy wymnąć. Cyk. O, łoto, to. Awokado jest nam potrzebne, ponieważ potrzebujemy skrobie. Czy coś? O. Gotowe. Proszę bardzo. Tak wyciągniemy. Można takie placuszki tam z tego uknąć. O. Cyk. Proszę bardzo. Porcja już dla szofera jest gotowa. Trochę majonezu. Voilà. I mamy piękne śniadanie. Zobaczcie, jest tak mało produktów, a jeszcze bym zapomniał. Sól. Nie bójcie się soli, chyba że ktoś tam ma nadciśnienie, nie wiem, jakieś tam. Trochę pieprzu, ponieważ pieprz jest nam potrzebny. O, to było u mnie trochę, za trochę pieprzu. Majoran, czyli majoranek otarty. I voilà. Śniadanko gotowe. Pozdrawiam Was, do usłyszenia i przepraszam za ten bałagan, który tu teraz został. Zaraz będzie posprzątany. Do usłyszenia, hej!